Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosy52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany, Archolos. Widzę, że się parę wojowników tutaj nowych pojawiło. No raczej się dobrze wczytałam. No dobrze, my schodzimy teraz, chociaż nie, moment, byliśmy się najpierw w tą górną, a później w tą dolną odnogę. Myślę, że tak sobie zrobimy. Teraz pozasuwałam sobie rolety, więc powinnam wszystko dużo wyraźniej widzieć. Okej, wstaje nam pan szkielet. Tutaj jest kolejne przejście do odgruzowania. Z tego co widzę, czyli będziemy mieli kolejną robotę dla naszych przyjaciół, którzy pomagają nam w owej ekspedycji. Kartka z dziennika dzień drugi, czyli ja mam teraz wszystkie dni, można powiedzieć chyba. Dobra, muzyka tutaj jest naprawdę bardzo creepy. Okej, chyba żadnego przełącznika tutaj nie ma, niczego takiego. Podziemia Wardal. Znalazłem pomieszczenie przypominające spiżarnię albo jakiś magazyn. Jego tylna część jest cała zawalona, może odblokujemy jakąś drogę na skróty. Tak, czyli tutaj będzie prawdopodobnie kolejny grobowiec. Dobra. Okej, wolę sobie odpalić pochodnie, bo lepiej wszystko widać. Pytanie, czy Duster wrócił na swoje miejsce, czy oni dalej są w tym przejściu. Chyba wrócili na swoje miejsce, do tego się wszystkie drzwi pozamykały. Duster, jest kolejna robota dla ciebie. Hej, ty! Natrafiłem na pomieszczenie pełne głazów. Wygląda jak spiżarnia. Możliwe, że znajdziemy tam jakąś drogę na skróty. Wezmę jednego z naszych i sprawdzimy to miejsce. Zajrzyj tam do nas za jakiś czas. Okej, no to my w takim razie pójdziemy najpierw na dół. Do tego dolnego miejsca i tam powinniśmy znaleźć drugi... znaczy nie tutaj, tylko w sensie tam, gdzie trzeba odgruzować przejście, kolejny grobowiec raczej. Tym razem wchodzimy tutaj i tutaj mamy kolejną jakąś ala kryptę, coś takiego. Też będzie chyba kolejne przejście do odgruzowania. Albo i nie. Ciężko powiedzieć w sumie. Dosyć podobne miejsce do tego, w którym byliśmy, a zarazem trochę inne. No dobrze. Sprawdzamy więc. Dzisiaj przed nami... O, proszę bardzo, kolejny ten z dziennika. Zaraz sobie przeczytamy te wpisy. Tylko najpierw sobie tutaj... Nic tu nie ma. Wszystko sprawdzimy. Okej, wolałam wejść do tej wody i się upewnić. Podziemia Wol... Nie. Podziemia Wardal. Okej, Duster w spiżarni. To może za chwilę, Marvin. To wygląda, jakbym mogła sobie tutaj... w ogóle ciekawe, że tutaj jest woda pod spodem, co nie? O matko, ale creepy... klimacik trochę. Mikstura oddychania pod wodą. No coś czuję, że nie bez powodu to dostałam. Natomiast tutaj nie jestem w stanie nic zrobić. Telekinezo? Tylko miecz jakiegoś syna. Matko i córko, ta muzyka jest naprawdę creepy. Zaraz ze strony z dziennika przeczytamy, tylko najpierw wejdziemy sobie tutaj jeszcze. O proszę, jest tutaj woda. Dolna krypta w zachodniej części zdaje się być zalana. Tak jak myślałam, będziemy musieli zanurkować. Wielki miecz strażnika znalazłam. W kryptach grobowca znalazłem dwa bardzo dziwne miecze. No, już Riordan nam co nieco o tym powiedział. Mamy też błyskawice. No i to chyba wszystko. Czyli tym razem sobie nie przeszukamy niestety tych grobowców. Można tak to nazwać? Chyba tak. Tutaj też było do rozświetlenia. Wiecie, nie wiem, czy przyjdzie nam tutaj później jeszcze być, ale chyba warto będzie porozpalać wszystkie możliwe pochodnie, które mogę. Dobra.
To co, sprawdzimy, jak mu idzie. I przeczytamy sobie też te strony z dziennika za chwilę. Okej, to jest ta dolna, a my idziemy sobie tutaj. Czyli, o kurde. Dorwały nas! Pojawiły się znikąd! Spokojnie, Duster, powiedz, co się stało. Rozkopaliśmy kawałek tego gruzowiska i zobaczyliśmy tylko litą skałę. Wydałem polecenie powrotu do obozu, odwróciłem się, żeby spojrzeć jeszcze raz, czy czegoś nie przegapiliśmy. A on już nie żył, rozumiesz? Zabili go! Pojawili się znikąd! Nie mogłem nic zrobić! O kurczę. Masakra. Mamy szkielety wilczych synów. Co ty robisz tam, chłopie? Dobra, trochę mi się oberwało. Czyli rozumiem, że... Niczego tu nie znajdę. Leofas zginął. Bardzo szkoda, bo był naprawdę fajnym ziomkiem. I tam wygląda na to, że faktycznie za tym gruzowiskiem raczej niczego nie znajdziemy. Możemy przejść dalej. To bardzo pokrzepiające. Tylko zanim pójdziemy, to chciałabym... Nie wiem, czy kogoś będziemy brać tam ze sobą, czy nie. Włóż miecz. Zaraz włożymy drugi. Tylko najpierw przeczytajmy sobie, co to jest. Aha, lśniąca szpada pod zręczność, dobra. Ale te notki chciałabym sobie przeczytać. One powinny być tutaj. Mamy strony z dziennika. Okej, dzień drugi przeczytajmy, bo na pewno nie czytałam. Spałem nad wyraz dobrze i o dziwo koszmary się skończyły. Bolą mnie tylko wszystkie kości. Będę musiał się jakoś przyzwyczaić do tego chłodu. Na śniadanie zjedliśmy jakąś mizerną papkę, co to miejscowi nazywają kociołkiem rybaka. Nie wiem, co karczmarz dorzucił do tego garnka, ale na Korynie skarmią lepiej niż w tej dziurze. Sewinus zaczął gadać jakieś pierdoły o posągach, że niby wczoraj ustawione były inaczej. Facet się boi, ale nie dziwię się, skoro przez większość życia sterczał za kontuarem i sprzedawał rupiecie. Kerra zebrał wszystkie sidła, które rozstawił na noc. Wygląda na to, że nawet szczury tu nie zaglądają. Z jednej strony to dobry znak, z drugiej musimy oszczędzać zapasy na drogę powrotną. Okej, strona dziennika numer 3 czytaliśmy. C, czwarta strona. Wreszcie, jakiś uśmiech od losu. Jeden z korytarzy zaprowadził nas do skrzyni pełnej błyskotek. Posprzeczałem się z Keranem, bo facet żądał sobie dodatkowej nagrody za wskazanie kierunku, ale to ja znalazłem to odnogę. Dopilnowałem, żeby każdy dostał po równo. Wziąłem pozłacany miecz i sztylet Ioris, przypadku ferek kryształków i jakieś zwoje, a Keran zabrał pas, naszyjnik i kilka pierścieni. Zostały dwa worki ze złotem dla Sewinusa, ale ten jak zwykle gdzieś zniknął. Okej, dzień piąty. Znaleźliśmy Sewinusa, a raczej to, co z niego zostało. Co mogło tak urządzić? Co go mogło tak urządzić? Ioris obwinia Kerrana, że to niby on się go pozbył, chcąc zawłaszczyć dla siebie jego przydział, ale ja w to nie wierzę. Przecież nie spuszczałem z niego oczu. Mówiłem Sewinusowi, żeby oglądał się za siebie, jak szedł z miasta. Może ktoś go śledził? Zakopaliśmy go i poszliśmy do jednej z dalszych komnat, gdzie rozbiliśmy obóz. Wszyscy są smętni i zmęczeni, ale nie możemy teraz odpuszczać. Joris twierdzi, że zna drogę do grobowca, ale widzę ją tylko siedzącą w książkach. Mam nadzieję, że coś wymyśli. Kerran rozłożył na noc sidła i zapalił pochodnie. Powiedziałem mu, żeby się zdrzemnął. Ja będę dzisiaj stał na warcie. Zresztą i tak po tym wszystkim nie zmrużę oka. Czy ten posąg się na mnie gapi, czy już zacząłem wariować? No dobra, ta muzyka jest tutaj wystarczająco creepy i ten klimacik jest też creepy. I te gargulce są creepy. Wiecie co, wydaje mi się, że warto by było wziąć ze sobą kogoś. Może Paladyna byśmy ze sobą zabrali. Chodź ze mną. Chodź. Bo no fajnie by było, gdyby ktoś mi jednak pomagał chyba. Przechodzimy teraz na drugą stronę oczywiście, jeżeli o to chodzi. Więc no miło by było bardzo, gdybyśmy mieli możliwość oczywiście otrzymać jakąś pomoc. Podziemia Vardal. Otworzyliśmy przejście. I teraz bardzo istotna sprawa. Żeby nie ominąć zbroi.
Nowy wpis, podziemia Vardal. Kolejna sala jest znacznie mniejsza. Na środku pomieszczenia widzę jakiś kamienny piedestał. Może on otworzy dalsze przejście? Otworzył nam środek. Okej. I teraz mamy otwarte wszystkie trzy krypty. Dobra. To teraz tak, zbroja powinna być na samym środku. I chyba od niej bym zaczęła. Kolejny poziom wbiliśmy. Dobra, mam nadto pochodni, więc nie ma co się raczej przejmować. Okej, łatwo się tutaj... Cholernie łatwo się tutaj zgubić. Okej, miło, kręcimy się w kółko. Okej, te dwa kołowrotki nam się oczywiście przydadzą podobnoż. Ale to nie jest wszystko, co chciałabym otworzyć na pewno. Okej, tu się otworzyło. Czy tam jest jakiś szaman? To wygląda co najmniej dziwnie. No, tutaj jest naprawdę bardzo łatwo się zgubić, ja nie mówię, że nie. Okej. No, łatwo jest tutaj coś przegapić, tyle powiem. Podziemia Vardal. Dotarłem do centrum sali tronowej. Spoczywa tutaj jakiś wielki szkielet. W przeciwieństwie do reszty tutejszych umarlaków jest wyjątkowo nieruchliwy. Czyżby to był Wolfzak? Czy my właśnie weszliśmy do jego grobowca? Czy mi się tylko wydaje? Mamy tutaj kolejny kołowrót. Są też dwa otwarte przejścia. Ej, no naprawdę bardzo łatwo jest się tutaj pogubić. Ja się nie dziwię, że ludzie mają problem, żeby znaleźć zbroję. Ale ten szkielet jest przeogromny. To jest nienormalne. To nie jest Wolfzak. Okej, mamy jakieś zwłoki. Srebrny naszyjnik, jakieś srebra ogólnie. Tu widziałam, że są pułapki. Że są kolce. Wejdę w to, to na pewno mnie to zabije. Oj, dokładnie. Dobra, tu jest kołowrotek, więc spróbujmy coś z nim zrobić. Podziemia Vardal. Po użyciu kołowrotu słyszałam jakiś hałas od strony sali za labiryntem. Klikłam coś. O kurde, tu się coś świeci. To się zawsze tu świeciło? A tutaj są dalej kolce? Przejście do kolejnego pomieszczenia ma podłogę włożoną pułapkami. Może nie w grog? Poważnie zabije mnie to? Nie.
Nie, bo wyłączyłam pułapki. Rozumiem, że wszyscy są teraz śmiertelni. Dokładnie. No dobra. To nie brzmiało dobrze. What the hell? Co jest, ja się pytam? Słyszę jakiegoś demona, nie podoba mi się to w ogóle. Lewo, lewo, lewo. Srebrna kusza, o matko i jedyna. Bełty i skóra trolla. Ta srebrna kusza to jest koks, wypas. Dobra, jak mnie zaatakuje jakiś demon, no to wiadomo, poradzimy sobie, nie? Tylko nie podoba mi się to, że w ogóle on jest słyszalny. Okej. Tu jest coś zielone na tym. Tutaj go bardzo słychać, w tym miejscu. Co robi to? Okej, tutaj mamy wątek główny. Chyba. Ej, teraz się wszystko pootwierało. Kim ty jesteś? Zjawa, która właśnie znikła. Wyglądała co najmniej dziwnie. Jest drugi kołowrót. Coś otworzyłam. Chyba właśnie sobie otworzyliśmy drogę do zbroi, moi drodzy. Dobra, nie chciałam być tego. Jak tam się trzymasz, Kandak? Masz miksturkę. To dla ciebie. Nie chcę, żebyś zginął. Także... W sumie mógłbyś wracać, bo ja sobie radzę na razie. Więc w sumie niech on sobie wraca. Dobra, tutaj są te wszystkie znaki i takie rzeczy. Są jakieś dźwignie. Czyli co, metoda prób i błędów, rozumiem. Okej, chodź do mnie jeszcze ty najpierw. Szkielet wojownik, taki zwykły, no dobra. Okej, bo się kręcimy i na razie to nic nie znalazłam. Jezu, masz prosty nóż, jak dobrze. Dobra. Okej. No powiem tak. Jakby to wszystko pootwierać? Okej, kolejne zwłoki są tu. Dobra, trochę surowców, to się na pewno przyda. Chyba, że to jest ta komnata z itemami, ale to jest raczej labirynt, który nas prowadzi do... No nie mamy mapy tego miejsca, niestety. A szkoda. Dobra, po tej stronie... Aha, bo to jest tak, dobra. Czyli rozumiem. Te dźwignie otwierają nam przejście po drugiej stronie. Okej, otwiera nam to kolejne miejsca, do których możemy przejść. Znaczy się prawie. Dobra, ta dźwignia nam nic nie dała. Okej, i tutaj się zamyka i otwiera. Dobra, tutaj jest pan szkielet. Także od razu...
Okej. Także od razu mamy po sprawie wszystko. Okej, i tutaj też mogę sobie zapalić. Chyba, że musimy otworzyć w odpowiedniej kolejności te całe komnaty. No to chyba to wygląda, wiecie? Aha, to w ten sposób. A co nam zrobi w takim wypadku niebieska dźwignia? Tam się zamknie, otworzy się tutaj. To już zabiłam, tego szkieletu. Okej. Czyli naprawdę chyba to musi być w odpowiedniej kolejności. Jeżeli chcemy się dostać... Aha, okej. Czy one zostają opuszczone, czy jak to wygląda? A jak wezmę drugi raz niebieskie? To się to zamknie. To zróbmy niebieskie. I teraz zróbmy czerwone na przykład. Aha, to w ten sposób. Dobra, czyli teraz wszystkie czerwone są otwarte. Plus tutaj. Ty wstaniesz? Jezu, co to jest? A to szkielet mag, dobra. Wyglądało to jak jakiś gnom przez chwilę. Okej, no tutaj dotarłam. Okej. Niebieski, czerwony i żółty. Tu też jest... Tu jest znowu żółty, czerwony, niebieski. Tu jest żółty. Weźmy sobie w takim razie żółty teraz. Okej. Teraz się tu otworzyło. Tu byliśmy i tutaj nic nie było. To może teraz niebieski znowu? Jak to teraz będzie działało? Nie, niebieski wszystko zepsuł. Czy jest tutaj gdzieś w ogóle na tej solucji jakiś, nie wiem, jakaś podpowiedź, cokolwiek? Niebieski, czerwony, żółty. Okej, no to niebieski kliknęłam przed chwilą. Czerwony teraz. I żółty. Powinna nam się otworzyć podobnoż droga po zbroję w tym momencie. Cholera, czy ja coś zepsułam? Moment. Tak. What the hell? Labirynt po zbroję. Dobra, moment. Bo tu się idzie naprawdę łatwo pomącić. Dobra, jesteśmy tutaj. Tędy weszliśmy. Zbroja faktycznie powinna być na wprost. No to to jest tutaj. No i tutaj mieliśmy tego maga za chwilę gdzieś. Tutaj był. Tylko teraz jest to zamknięte. Jak kliknę sobie teraz czerwony, to co się stanie? To się otworzy tutaj. Pięknie. Udało się.
Mamy otwarte zejście. To chyba tutaj, wiecie? Okej, mamy szkielety. Ja się nie wyleczyłam, ale... raczej mi się krzywda nie dzieje. Dobra. Mamy zwłoki. Gniew i nosa. To jest broń jednoręczna. Święty płomień, szkodzenie złu. Naprawdę bardzo fajna broń. Dobra, panowie. Stara zniszczona zbroja. Mamy zbroję, moi drodzy, naprawdę. Mamy zbroję. To jeszcze mamy kryptę z itemami też. Pociągnij za dźwignię, to może za chwilę. Najpierw jeszcze tu. Prawo. Prawo, prawo, lewo, lewo. Bełty, skóra trolla. Dobra, no nic jakiegoś nie wiadomo jak ciekawego. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Strzały, drewno do wyrobu, języki ognistego jaszczura. Okej, tutaj był jakiś łuk. Dobra, mogę pociągnąć za dźwignię. Nie wiem, czy mi to coś da. Ale udało się nam zdobyć zbroję. Zapiszesz się, zanim pociągnę za nią. Chyba się pootwierały teraz wszystkie przejścia, coś tak czuję. Że będziemy mogli na luzie teraz wyjść dokładnie wszystkimi przejściami. Okej, to miłe, bo teraz mamy pewność, że tutaj jest ogarnięty temat. Teraz potrzebujemy jeszcze dostać się tutaj po lewej stronie. I czy to jest ten kołowrót? Nie, to mi zamyka przejście po zbroję, więc weźmy ten kołowrót, zostawmy otwarty. A, tu jest otwarte, dobra. Bo tutaj są jakieś też itemy podobno fajne. Dobra, bo muszę sobie broń jednoręczną zmienić oczywiście. Dobra, napijmy się czegoś. Niech będą takie dwie mikstury. I schodzimy teraz w dół jeszcze po jakieś itemy. A potem wątek fabularny oczywiście. Tu będą pewnie kolejne szkielety. Są tu gargulce kolejne. Oczywiście posągi, ale są. Okej, chwilowo nie widzę żadnego zagrożenia. Trochę mnie to niepokoi. Ale może to jest jedyne miejsce, gdzie nic mnie nie będzie chciało zabić? Czy ja coś mówiłam? O kurwa. Dobra, te szkielety wilczych synów są najgorsze. Tu by się ktoś przydał do pomocy. O, fuck me. Oh my godness. Zginę sobie tutaj, no. Tu jest przebrzydłe towarzystwo. Tu by się przydało kogoś do pomocy wziąć. Albo sobie obudzić jakiegoś golema, czy coś w tym stylu. W sumie to nie głupie, żeby sobie tutaj wziąć jakiegoś potwora, żeby mnie agrował, nie? Ej, tam wygląda jakby się dało wejść na górę. Dobra, zróbmy F5, póki nie dzieje się tutaj jakaś rozpierducha. Tam jest posąg, czy tam coś żyje? Chyba posąg. Dobra. Nie wygląda, jakby się do czegoś nadawała. Tą zbroję da się naprawić. Tylko musielibyśmy... A wiecie co? Dobra. Wróćmy do Stone'a. Mamy tutaj już wszystko pootwierane. Tam jest oczywiście tron. Dobra, mamy wszystkie komnaty otwarte. Tutaj znowu ta zjawa. Do widzenia, pani zjawo, bo mnie irytujesz.
Tak, to ma być, wiecie, straszne, nie? Czy stąd będziesz potrafił to naprawić? Hej! W jednej sali znalazłem ten stary, zniszczony pancerz. Myślisz, że byłbyś w stanie go naprawić? Wygląda, jakby od setek lat leżał nieużywany. Co prawda, nie jestem wybitnym płatnerzem, ale chętnie bym wypróbował kilka technik. Stop, z którego został wykonany, wydaje się niezwykle twardy, ale widzę kilka ubytków i osłabionych miejsc. Niczego jednak nie obiecuję. Jeśli pancerz zamieni się w stertę nieużywalnego złomu, to za to nie odpowiadam. To jak? Zainteresowany? I tak nie mam nic do stracenia. Spróbuj go naprawić. Jakiś czas temu znalazłem księgę opisującą kunszt płatnerzy z Vardal. Wygląda na to, że od wielu wieków wykonywali pancerze w ten sam sposób. Ja z kolei uważam, że w warsztacie trzeba eksperymentować. Może znajdziesz tam jakieś wskazówki, jak przywrócić go do dawnej świetności? Jasne, czemu nie? Mogę spróbować tchnąć w niego nowe życie. Mhm. Pamiętaj, potrzebuję przepisu i wszystkich materiałów poza surową stalą. Tej mam tutaj pod dostatkiem. Okej. Przyniosłem wszystkie materiały wspomniane w księdze. Nieźle! Teraz będziemy mogli zacząć pracę. Jak idzie naprawa pancerza? Nieźle, ale szło... Dobra, spokojnie. Okej, czyli będziemy mieli pancerz i to, jak dobrze pójdzie, to naprawdę dobry. Okej, ja bym wzięła ze sobą Lutza. Chodź. Ty się możesz przydać, a mogę wziąć dwóch gości ze sobą? Mogę. Chodź. To weźmy sobie ekipę dwóch ludzi, bo tam naprawdę jest niezła zadyma w tamtym miejscu. A pójdzie nam dużo szybciej, jak będzie nas więcej. Panowie raczej nie powinni zginąć, ja sobie też całkiem dobrze radzę z tymi szkieletami. To bardziej kwestia tego, żeby po prostu było szybciej i trochę bezpieczniej. Idziecie? Idziecie. Okej, zaklinowałam się na tym. Chodźmy może tutaj... Tu jeszcze szkielet jakiś jest żywy. To fajnie. Dobra. A my schodzimy tu. Okej. I zaczynamy rozpierduchę. Dobra, ja się zajmę tutaj... tymi szkieletami. Mam nadzieję, że nikt mi tutaj raczej nie zginie w tym miejscu. O matko i córko. Dobra, bo ja potrzebuję się pozbyć tych łuczników. Jak tam panowie po sprawie? Boże, nawet nie dostaliście. Okej, to miło, naprawdę. No i dobra, teraz możemy sobie zbadać to miejsce. Naprawdę mam pytanie, czy nam się da wejść na górę? Chyba niezbyt. No dobra. No to wszystko ogarnięte. Miecz wilczego syna, pochodnia, bełty. To wiecie co w sumie, panowie? Ja was będę potrzebować, ale jest mi was tak strasznie trochę żal. Dobra. Drewno do wyrobu, zardzewiały miecz. Pas siłacza tutaj znalazłam. To miło. Chociaż ja nie mam wyuczonej zbyt wiele siły, więc nie zyskam na nim zbyt wiele. Tylko 10 punktów, czyli tyle, ile daje mi mój aktualny pancerz. Ach, tu się teraz zamkły. Dobra, przejście się zamkło. No spokojnie. Pierścień maga tam też jakiś był. Tam na górę jakby się dało wejść. Może tam będzie się dało ten strzelić na przykład. Już to patrzyłam bo na ten sarkofag, tak? Tak. No nie wiem, wyciągniemy sobie kuszę, jest szansa, że uda nam się w coś strzelić. I damy radę. Drewno, serce, eliksir, pierścień gwiezdnej mocy, przemiana chrząszcza. Ta przemiana chrząszcza by się może gdzieś przydała. Jak my stąd wyjdziemy? Stara kusza, pas zręczności.
Dobra. Jak stąd wyjść? Coś do namierzenia? To wygląda podejrzanie tam na górze. Ja tam raczej nie będę w stanie... Aha, jest tutaj po prostu dźwignia. O proszę, strona z dziennika dzień 6, ominęłabym ją. No i okej, otworzyliśmy sobie przejście z powrotem. Ale przeczytajmy sobie najpierw stronę z dziennika. Strona z dziennika dzień 6, tak? Trupy, chodzące trupy. Wczoraj zaatakowały nasze obozowisko, gdy na chwilę zmrużyłem oczy. Pochodnie zrobiły robotę, ale przylazło kolejnych 10. Joris oberwała i to mocno. Trzeba spieprzać do drugiej komnaty. Keran trzyma drzwi, bo suki i syny nie odpuszczają. Joris chce, żebym użył na niej zwoju leczenia, ale za cholerę nie wiem, jak to zrobić. To była pomyłka, żeby tu przychodzić. Zginiemy i nikt nawet się o tym nie dowie. No coś w tym jest. Dobra. Zróbmy F5, bo udało nam się sporo zrobić. O, i teraz tak. Mamy tą komnatę. Ale... weźmiemy sobie inne osoby do pomocy. Niekoniecznie tutaj Lutza i Kandaka. Bo będą nam potrzebne chyba dwie osoby. Okej, obeszliśmy, wydaje mi się, cały Wardal. Całe wszystkie krypty. Mamy zbroję, mamy wszystko. Panowie, wy wracacie. Chwila. Muszę się zastanowić, kogo wezmę ze sobą. Kandak, jeszcze ciebie bym chciała. Okej, wracaj. Dobra, i teraz tak. Trochę mi pomoże tutaj poradnik, ale to naprawdę mi pomoże. Wątek główny. Okej. Dobra. To weźmiemy sobie na pewno Ilse. Ej, ty. Chodź ze mną. Okej, okay, kogo ja jeszcze wzięłam? Może Garda weźmiemy ze sobą. Jeszcze go nie brałam ze sobą. W ogóle co tam Varin? Hej, ty! O! Będę potrzebował drabiny, żeby dotrzeć w głąb twierdzy. W takim razie przygotowywanie kładki będzie musiało chwilę zaczekać. Wezmę jednego z naszych i zaprowadzisz nas na miejsce. Powiedz, gdy droga będzie bezpieczna. I będziemy mogli ruszać. Okej, chyba wiem, gdzie idziemy. Tak, dokładnie. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Przygotowanie takiej małej drabiny to żaden problem. Miejmy na sprawie. Dobra, pięknie. Podziemia Wardal. No właśnie tak coś czułam, że tutaj będzie warto wejść. Tu też możemy znaleźć jeszcze jakieś skarby. Ewentualnie ciała i szkieleta łucznika. Dobra, schowajmy broń. Dobra, bo tu były jakieś zwłoki, tak? Nie wydawało mi się, nie. Ale tu możemy sobie włączyć światełka. No i pięknie, od razu lepiej. Srebrny naszyjnik pełnia życia. W sumie, to wiecie co, moglibyśmy sobie użyć jakiegoś jedzonka. Na przykład tej zupy z trolla. Tak właściwie. Dostanę ochronę, punkty trafienia, odnowimy sobie full HP. Dobra. I co tutaj możemy znaleźć? Znowu jest ta zjawa tutaj, a raczej była przed chwilą, bo zniknęła. Ciekawi mnie, co to za zjawa. No jasne. Okej. Kolejny szkielet bez głowy. Okej. Dziwne. Dobra. Kuferek oczywiście na końcu.
Najpierw przejrzymy sobie zwłoki. Poskramiacz troli. Fajna broń dwuręczna, naprawdę. O proszę, tam widzę, że możemy chrząszczykiem sobie wejść. Dokładnie, dostałam nawet chrząszcza, żeby skorzystać. Strona z dziennika, dzień 7. Fioletowa zmora. Broń dwuręczna. Okej, strona z dziennika. Przeczytajmy ją od razu. To już ostatnia. Nie dałem rady. Uciekłem jak pieprzony tchórz, gdy Jori zmarła mi na rękach. Skerrana i tak już by nic nie zostało. Wybacz mi. Skręciłem nogę i gówno widzę w tej dziurze. Na dodatek gdzieś mi się wyślizgnął klucz. Pełzę tylko jak chrząszcz, czekając, aż coś lub ktoś mnie rozgniecie. Słyszę jakieś kroki. Może jednak Keranowi się udało? Dobrze, że mam ze sobą ten miecz. Jeśli to jeden z tych zdechłych sługiń synów, może przynajmniej zabiorę go ze sobą do grobu. Wydaje mi się, że duch tej kobiety, który tutaj jest, to jest właśnie ta cała Joris. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Co mamy w środku? Język, serce gargulca pierwsze i stare monety. No okej, serce gargulca to się przyda, nie mówię, że nie. Dobra, potrzebujemy przemiany chrząszcza. Panie chrząszczyk, gdzie pan jesteś? Akurat mam przemianę pod szósteczką. Okej, wypełzajmy stąd w takim razie. O matko i córko. Trochę tu ciemno, ojej. Czy oni tam zostali, czy mi się wydaje? Tak, zostali, ale jest otwarte, więc raczej... Nie. Ani śladu po Warinie i jego pracowniku. Pewnie stchórzyli i pobiegli w głąb obozu. No miejmy nadzieję, Marvin. Miejmy nadzieję, że stchórzyli i uciekli. Miejmy nadzieję. Dobra, chodźmy trochę szybciej, bo się guzdram. Cześć, Ilse. Czy wy faktycznie jesteście na miejscu? Tak, jesteście na miejscu, wszystko jest z wami dobrze. Tu jesteś. Wszędzie cię szukaliśmy. Doprawdy? Miałeś czekać w sali z drabiną. Tak się umawialiśmy. Ale później... Usłyszeliśmy jakieś podejrzane odgłosy i postanowiliśmy zastosować manewr taktycznego odwrotu do obozu. Wybacz to zamieszanie. Już wracamy do pracy nad kładką. Okej, spoko. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że sobie zakończymy w tym momencie odcinek. Ja sobie jeszcze tylko wezmę drugą osobę do siebie, do pomocy. I myślę, że Garda bym wzięła, tylko nie wiem, gdzie on się podział. Chyba, że Gard jakimś cudem nie żyje, no ale to byłoby dziwne. Chociaż kurde, nie widzę go, a przecież go brałam jako swojego towarzysza. A nie, ja go wreszcie nie wzięłam, ale dużego Bena weźmiemy. Chodź. Ale to w kolejnym odcinku. Przejdziemy do sali tronowej. Będziemy tam potrzebowali pomocy naszych dwóch przyjaciół. Ja wam już dziękuję za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji i do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!